Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem... Kanele? Co powiedziałem? Kanele. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem z moją dziewczyną i zrobimy pewien quiz. Wiesz jaki quiz? Chodziło o to po prostu, że 2 tygodnie temu Travis Scott i Kylie Jenner zrobili swój quiz. Kylie zadawała mu pytania, a Travis odpowiadał. I dzisiaj będziemy robić to samo, z tym, że tak, Angelika nie zna tych pytań, bo dopiero dostała je na telefon. Ja też ich nie znam, bo nie chciałem wcześniej znać, żeby się przygotować. I w ogóle Michael, mój kolega, tłumaczył to z angielskiego, więc też może być śmiesznie, może być nie tak jak w oryginale, ale zobaczymy. Także jeśli jesteście na to gotowi, oglądaliście quiz Travisa Scotta z Kylie Jenner, jeśli nie, to będzie w linku na dole, a my zaczynamy. Co ty robisz? Ja chcę rzuć gumę. Nie, bo to brzydko wygląda, jak będziemy działać. Pytania mogą być nawet niektóre bez sensu, bo ja nie wiem, czy to, wiecie, że nie są stricte do Travisa Scotta i ja mogę nie odpowiedzieć. Na przykład, kiedy wydałeś pierwszy singiel? No ja jeszcze singla nie wydałem, ale niedługo wydam, także mogą być pytania niekoniecznie z sensem. Ale co ty mi to wysłałeś, jak ja nigdzie tego nie mam? Dodam to. Pierwsze pytanie, możesz tylko nie podglądać? Dobra. Jakiego koloru jest moja szczoteczka? Jakiego koloru jest szczoteczka Kylie Jenner? Czy twoja? Moja! Miałaś różową? Zawsze chodzi o to, że ja zawsze chcę mieć różową, a Angelika mi ją zabiera. Także teraz masz przezroczystą, tylko beznadziejną w sumie. Jak to beznadziejna? Beznadziejna jest. Ja mam fajną, taką jaką ja mam? Granatową, ja mam piękną. Przezroczystą miętową. Ty masz taką, wiesz, taką jak... Przezroczystą miętową. Przezroczystą miętową. Drugie pytanie, jak nazywają się moje psy? O Jezu, to łatwe, Lilu i Nelly. A wiesz co ci powiem, że właśnie Travis nie odpowiedział na to pytanie? A oglądałaś ten, oglądałaś to? Oglądałam początek, tylko dwa pierwsze pytania. No. I wyobraźcie sobie, że on nie wiedział po roku czy półtora roku bycia z nią, mieszkania z nią razem, nie wiem, jak psy się nazywają. Ale mieszkają razem. Mieszkają razem, no niby nie tak. Nie są Kylie, nie Kylie nie mieszkał u Kardashianów? Nie. No ale jak on była? Psie numer 1, numer 2. Cztery psy ma. Kici, pamiętam, że jest Chloe. Chloe to siostra jej. Jakie sporty uprawiałam dorastając? Możecie się zdziwić, że Angelika taka była usportowiana, ale była. Kiedyś była naprawdę bardzo mocno usportowiona. Biegała. Jeszcze jak ją poznałem, wiecie co, jak ją poznałem, to jeszcze po jakimś tam spotkaniu mówiła: ja już muszę lecieć, bo jestem umówiona na tenisa. No, byłaś, tak, nie? Czyli bieganie, tenis. Tenis, na pewno tu wszystko w Zakopanem, bo jesteśmy teraz w Zakopanem w rezydencji Gubałówka, najlepszym hotelu w Zakopanem. Treska, narty, łyżwy, prawda, bo na Narodowym mnie ostatnio uczyłaś. Ohoj, kochani, lecimy dalej! No wszystko, no. Wszystko. I wszystko. To było dawno. Jaka jest największa blizna na moim ciele? Tutaj. To jest najlepsze, że to będzie łatwy challenge. Tak, dlatego, że 4 lata już znamy się, więc ja o niej wiem wszystko. Tutaj, kochani, kochani, moja dziewczyna tutaj właśnie ma największą szramę, a zrobiła ją żelazkiem. Znaczy miałam chyba 3 lata miałam, czy 4, i kręciłam, moja mama prasowała i ja się kręciłam pod tym... Myślałam, że kręciłaś vloga. Nie, kręciłam się pod tą deską i bawiłam się lalkami i moja mama cały czas mówiła, żebym wyszła spod tego żelazka, bo zaraz ściągnę żelazko na siebie, no i tak się stało. Kto bawi się lalkami pod deską? I to żelazko, słuchajcie, tak jakoś się obsunęło o moją głowę, że niestety wypaliło mi tutaj i mam dziurę. O, tak nie widzę. Au. Jak długo zajmuje mi zrobienie makijażu? Makijaż 30 minut. Niecałe. Niecałe, no. Zależy, jeżeli gdzieś się szykuje, gdzieś tam. No to 30 minut. A tak, jeżeli do wyjścia na szybko na miasto, to potrafię to zrobić 15. To akurat prawda. Jakiego koloru mam włosy? O! Czego jadłam najwięcej, jak byłam w ciąży? Mimo, że jeszcze nie byłaś w ciąży, no to tak, na pewno byś... Pójść, co bym jadła. Tak, no to w sumie właśnie dużo się by nie zmieniło pewnie, tylko większej ilości. Na pewno byś jadła ciastka Milki, na pewno byś jadła kinderki, na pewno żurek. Smalec i ogórki? No to takie kwaśne, nie? Ale ja to wszystko jem bez ciąży. To właśnie to jest ja z tego, tak, ja jem takie pomieszane rzeczy, że jem na przykład smalec, ogórek, do tego kinderka, tak, i... ale to chyba o to chodzi właśnie, że ludzie często po prostu zmieniają im się smaki, więc na przykład co byś mogła jeść, nie może wiem, jakąś parówki. Makrele. Jakie jest moje drugie imię? Elżbieta. Easy, jak babcia. Easy. I jak tatuaż. Ile mam tatuaży? Skrzydło, skrzydło. Dama. To 3. Ten trójkąt z datami. No. To 4. Na udzie 5. Na bicepsie 6. Na żebrach 7. Patrzę, nie patrzę. Beznadziejny. No, biceps mówiłem. Przed chwilą o tym mówiłeś. Co ty gadasz? Elżbieta, tak jak babcia i tak dalej. 12. Jakiego koloru są moje oczy? Zielone.
Niebieskie, szare. Kilka razy niebieskie, no nie pamiętam, no kur, niebieskie, szare takie, no. Zielone trochę nawet. 13 są same znaki zapytania. To Michael nie wiedział pewnie, angielszczyzna nie pozwoliła na przetłumaczenie tego pytania. 14. Ale tak, odpowiadam. 14. Jakimi ksywami, nicknameami mówią do ciebie? Chodzi o Nigasa? Co? Nie czytaj tego! W sensie, że... Aha! Jakiego Niga? Nie wiem, o co chodzi. Chodzi pewnie o... O Travisa! Się bardzo do mnie, że tak powiem, krzyczy na mnie, że ja mówię do niej Angelika, Misiu, kochanie, a ona chciałaby, żebym mówił jak? Mówił jak? Co ty zawsze mówisz? Andzia? Angelisiu. Angelka. Angelka? Kurde, nawet nasi znajomi, nie wiem, nawet wiedzisz, że coś mówią Angelka, bo to jest takie miłe, a nie Angelika. Nikt mówią... do mnie nie mówi Angelika, słuchajcie, do mnie wszyscy mówią Andzia, Andzia. Ja mówię, Andzia. Moja mama mówi do ciebie Angelika. Nie mówi Angelika. Mówi Angelika. Angelisiu. Nigdy mi nie było Angelika. A jak na mnie mówili w szkole? Trochę. No, akurat prawda. Jaki jest mój znak zodiaku? Co? No powiem wam szczerze, że nawet jakbym nie wiedział, to jest po charakterze od razu skorpion, skorpion 100%. Mam babcię skorpiona, mam siostrę skorpiona, mam dziewczynę skorpiona. Masz kuzynkę skorpiona. Mam kuzynkę skorpiona, Sara jest najmniej skorpionowata. Wy jesteście takie trzy. I a propos jeszcze do skorpionów, to piszcie sobie w komentarzach, proszę, czy chcecie film, bo z moją siostrą, bo tutaj jesteśmy, z moją małą Nikolą i jak chcecie jakiś film z nią, to piszcie tutaj w komentarzach, na pewno coś nagramy fajnego. 16. Jaki jest mój ulubiony smak lodów i firma lodów? Bardzo proste, to jest takie proste. Wiem, wiem, grycan. I jaki smak? Waniliowy, czy tam śmietankowy, biały ten. Właśnie ja jem od tylu lat i ja nie wiem, czy ja zawsze biorę śmietankę, czy to jest. A moje? Twoje? Ty lubisz takie kwaśne? Wiesz, który nie. Mój ulubiony lód. Oreo. No. Moja ulubiona pizza. Hawajska. Nie. Nie? No prosciutto z rukolą? No ja cały czas ją zamawiam. Jak możesz mieć prosciutto, jak ja prosciutto raz na jakiś czas? No to no zamawiasz zawsze hawajską. Z papryczkami jalapenos. No to jest. No ale hawajska, no ja! Z papryczkami już była taka ostra. Jakie jest twoje najlepsze danie, które ci robię? czyli... Ja mam. Wytłumacz obok, w nawiasie Michael dopisał. Late night snack, czyli chodzi tutaj o jakąś przekąskę na gastro, czy coś w tym stylu. No jak gastro? Nie wiem. Czyli ja mam odpowiedzieć, co ty mi robisz na szamkę, tak? Co lubisz najbardziej? Mamy parę. Ja ci zrobię. Angeliki repertuar, jeśli chodzi o kuchnię, nie jest zbyt bogaty, ale już jak coś bo zrobi, się to nie nauczyłam się... innych rzeczy, a jakbym. O, jakbym teraz mieszkała sama i bym miała sobie gotować, to bym sobie to byś jadła na mieście. Nie, eksperymentowałabym i sobie gotowała i bym też jadła na mieście, ale w momencie, kiedy ja znam już jakieś potrawy, które sobie wcześniej gotowałam, Luka gotuje, to ja nie mam potrzeby uczenia się nowych przepisów, bo jakoś mnie nie kręci. To akurat tak prawda, w każdym razie na gastro, wieczorna przekąska to najczęściej żurek. 19. Gdzie mieliśmy pierwsze spotkanie? To to chyba wszyscy już wiedzą, w klubie w Delight'cie. Ona schodzi schodami, no, ja dobra, na DJ-ce. Już widzi, patrzymy się w oczy. 20. I zgonowała w łazience. Wymień 5 kosmetyków firmy Kylie, chodzi o jej produkty. No to szminka. No. Konturówka. Tak. Baza. Jaka, ona nie ma bazy. Nie ma na pewno? Chyba nie. Pewnie jak to Kardashianki to mają konturowanie twarzy do konturowania. No i może jakieś róże do policzków? Dobry jestem, co? Bardzo. Angelika zawsze jak chce pokazać, jaki ja jestem fajny chłopak, to zawsze przy wszystkich mówi: Luka, wymień jakie mam szminki. I to wiecie, o co chodzi? To nie chodzi, że szminki Maybelline, Evelyn. Kolory znam, to jest tak. Podaj pomadka w kolorze fioletowym od Maka, no. Heroina? Tak. Dobra, nieważne, nie mówię o tym. Chodzi tylko o to, że ja się naprawdę tym nawet nie interesuję, tylko że jakbyście mieli taką dziewczynę, która ciągle wam gada, przychodzi paczka, tak jak widzieliście ostatnio na Madagaskarze, fajny kołcyk, fajna tam, nie wiem, koszuleczka tutaj, zobacz co dostałam, patrz, różyk piękny, patrz, piękny brązer, ja no i samo mi gdzieś wpada i się zastanawiam, czemu mi tak w szkole nie wpadało wszystko, że ja tego nie skupiam się, nie staram się, a wszystko znam. W jakim szpitalu byłam urodzona? No prosta odpowiedź. No w Nysie. No tak. Z którą z moich sióstr spędzam najwięcej czasu? Dobre są te pytania. No to tutaj powiedzmy nie masz sióstr, no to przyjaciółki, no to z Dominiką, nie? No tak. Znaczy. A najbardziej ze swoją mamą. Tu jesteście jak siostry, piszą w komentarzu, że jesteście jak siostry. Jaka jest moja ulubiona piosenka Travisa Scotta? To potraktujemy to jako ulubiona piosenka w ogóle? Tak, nie róbmy Travisa Scotta. Jaka jest ulubiona piosenka? Moja. Blue. I'm blue, I'm blue.
Dobra, wszystko tak? Dziękuję! Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawiajcie łapy, suby, piszcie w komentarzach, czy podobał wam się taki film. Chciałem go nagrać, bo po prostu zastanawiałem się, jak wypadnę w takim quizie Kylie Jenner. Wypadłem dobrze, co? No nieźle. Uważam, że wypadłem bardzo dobrze, znałem odpowiedzi na chyba 99% pytań. No jestem z siebie zadowolony, ale to już chyba łatwe, bo to bardzo przypominało w sumie Boyfriend, tak, prawda? Mhm. Piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejny film z Angeliką, a przede wszystkim z Nicolą, bo jest tutaj ze mną i bardzo chętnie nagrałbym z nią film. Do zobaczenia, zostawiajcie suby, bo dążymy do 300 tysięcy, już będę to mówił, bo jest coraz bliżej. Siema. Nara.